gdy czas powojenny daleko za nami, a nasz dobrobyt jest coraz lepszy, tworzy się dobra duchowe i próbuje się dotrzeć do swoich korzeni. Już coraz mniej osób jest, którzy wierzą, że pochodzimy od Boga, a naszymi rodzicami są Adam i Ewa. Wszemi wobec wiadomo, że każda istota ma swoich rodziców i nie są to oni boscy, ale tacy swoiscy i bardzo kochani. Już nie musimy walczyć o przetrwanie, o to, by mieć dziennie kromkę chleba. Coraz więcej mamy czasu, by zadawać sobie pytania i szukać na nie odpowiedzi. Obok katedry na górze Świętej Katarzyny jest muzeum przyrodnicze. Może nie jest ono za duże i bardzo nowoczesne, ale jest odpowiedzią na pytanie o kształtowanie rzeczywistości nas otaczającej. Gdybyśmy wyszli na spacer do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, spotkalibyśmy żywe zwierzęta, żywe rośliny i zobaczylibyśmy, jak powstał nasz świat i że niewiele ma on wspólnego z prawdami głoszonymi w katedrze obok. Już coraz mniej potrzebujemy bajek o powstaniu świata, a coraz bardziej szukamy rzeczywistej prawdy, opartej na namacalnych dowodach. Ja wiem, że w lesie nie zobaczymy tego, co prezentowane jest w muzeum, bo nie potrafimy patrzeć. W muzeum możemy zobaczyć świat przyrody, bez zakłamania, a opartego na faktach. Wiadomo, że my, ludzie, lubimy się bać i winą za nasze niepowodzenia obarczać wyimaginowanego Stwórcę. Coraz większa świadomość i wiedza o otaczającym nas świecie kształtują nasze zachowanie. By być szczęśliwym, wystarczy się nie bać i cieszyć się z tego, co nas otacza, bo rozumiemy otoczenie i przyczyny jego powstania. Może to muzeum nie jest za nowoczesne, ale bardzo realnie pokazuje czas, który upłynął, czas teraźniejszy i czekającą nas przyszłość. Kiedyś rudę topiło się w dymarkach, teraz w internetu wiemy, że stal topi się w piecach indukcyjnych, a w ogóle to stal można zastąpić innym materiałem bardziej spełniającym nasze oczekiwania. Ale od wytopu w dymarkach zaczął się postęp i rozumienie zdarzeń fizycznych i chemicznych nas otaczających. Dosyć tego na dzisiaj. Czas na obiad, a potem na odpoczynek po dobrze spędzonym czasie.